Tak w miniony weekend wyglądały wodadzierżna dużego jeziora na granicy województw śląskiego i opolskiego. O sytuacji alarmowali nas wędkarze, którzy sprzątali tamtejsze tereny. Zaniepokoił ich fakt pojawienia się martwych ryb. Okazało się, że równie niepokojąco wygląda woda w kanale gliwickim, gdzie zdaniem naukowca zakwitły sinice, które w niedługim czasie mogą zostać zjedzone przez złote algi. Na pewno muszą się dopływać bardzo duża ilość substancji biogennych, czyli przede wszystkim azot, fosfor, ale też inne, czyli magnez, potas, wapń, które są na bieżąco dostarczane i które po prostu dają środowiska do życia glonom i na tym właśnie rozwijają się kolejne gatunki glonów. W tym no, możemy się liczyć z tym, że lada chwila wybuchnie złota alga, bo ona właśnie, bo tak jak pokazują ta sytuacja zeszłoroczna, po właśnie takich zakwitach sinic miały miejsce właśnie zakwity algi. Woda z kanału gliwickiego wpada do Odry, stąd wystąpienie podobnego zjawiska może budzić niepokój. Tym bardziej, że coraz wyższa temperatura powietrza jest jednym z czynników sprzyjających rozkwitowi złotej algi. O zanieczyszczeniu przy śluzie Łabędy Wody Polskiej nie miały dziś jeszcze informacji, jednak sytuacja na dzierżnie jest pod kontrolą. Wspólnie ze Strażą Pożarną oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadziliśmy wizję terenową, zarówno od strony rzeki Kłodnicy, jak i na wodach samego zbiornika Dzierżno Duży, tak aby wskazać ewentualne źródło, a w dalszej kolejności ewentualne przyczyny zanieczyszczenia, które zostało spostrzeżone. Z chwilą pobierania prób wody wykluczono ewentualność, jakoby zanieczyszczenie miało pochodne, czy też jakikolwiek związek z substancjami ropopochodnymi. Jak informują Wody Polskie, prawdopodobną przyczyną wystąpienia zanieczyszczenia mogą być ruchy wody związane z wykonywaniem prac serwisowych jazów w Łabędach. Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach zapewnia, że próbki do badań zostały pobrane, jednak na wyniki trzeba poczekać do początku przyszłego tygodnia. My prowadzimy postępowanie kontrolne. Zwykłą kontrolę, rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie, które w przypadku, gdy potwierdzi się, iż miał on miejsce sytuacja, która może być uznana za przestępstwo bądź wykroczenie, będą prowadzone dalsze działania zmierzające do wykrycia i ukarania sprawców. Według informacji przekazywanych przez służby sprawujące kontrolę na zbiornikach wodnych nie odnotowano w tych miejscach śniętych ryb ani innych zwierząt.